Może zastanawiałeś się, dlaczego transakcje na Bitcoinie są obecnie tak drogie, a to wszystko przez tokeny BRC20. Są to tokeny podobne do ERC20 tokenów na Ethereum, natomiast są one zbudowane na blockchainie Bitcoina, który po prostu teraz przeżywa totalne oblężenie, jeżeli chodzi o ilość transakcji. Na ten moment blisko 450 tysięcy transakcji leży w mempoolu Bitcoina i jest niepotwierdzonych. I niestety, ale mam dla Ciebie złą wiadomość. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych dni w żaden sposób się to nie rozładuje. Według mnie drugim problemem jest Jack Lavin, człowiek, który teraz tworzy tokeny właśnie BRC20 i pushuje to bardzo mocno na swoim Twitterze, a z racji tego, że ma ogromne zasięgi, no to ludzie się na to rzucają, no i cały ten rynek przeżywa po prostu jakieś totalne szaleństwo. Więc jeżeli próbowałeś wysłać Bitcoina tanio teraz, no to niestety mam dla Ciebie złą wiadomość, nie zrobisz tego ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze. Kiedy? Czas pokaże. Zrobię jakiś tutorial na dniach, o co w ogóle w tym całym temacie chodzi. Dlatego subskrybuj kanał. Cześć.